I co tam najpierw ciekawego byś powiedział? Tak, że kończę to robić i jadę na moje gospodarstwo po przyczepki. Dobrze. Do dupy jedziesz, najpierw tą prasę dajesz. To wiadomo. To jest priorytet dla ciebie. Dla ciebie. Dobrze. Brzmi jak pan. Ten Arab to chyba nigdy nie przyjedzie do mnie. A po co? No dwa małe pole do stosowania masz. Po co mam jechać do ciebie, jak prasę? A, jeszcze byś musiał ten, soję sprasować, artysta. Soję sprasować. Jezus, ty też. Jak mi da podwykonawcze, to mu sprasuję. Nic no, nie będzie. Zaraz. No i zaraz. Halo, dawaj kasę za to. A chłopiec na minusie 15 koła. Ale nie chodzi mi od razu rzepak. A i ten, i ty sprzedajesz chyba tamtą, nie? Co, słomę, no? Nie słomę. Jak się nazywa? Chlew, o właśnie. Dobrze. Nic o tym nie wiem. Co? Jak tam na plusie 10 tysięcy? Bez kitu. Ale ja mam pomysł. Ale wam nie powiem. Bo Kasper to robi. Dobrze. To możesz mówić. Tak. Zarobię 100 koła. A? Ponad 100 tysięcy. Nie, 100 tysięcy zarobię. To się opierdoli na pewno. Rozumiesz? Rozumiesz. No, pole sprzeda chuj. A mówisz, że ja będę to robił. Tak, no, sprzedam takie małe pole, które kosztuje 20 koła. Nie, no, nie zrobię tak, bo nie jestem tobą i ja nie oszukuję. A ty cheatujesz, jak to Kacper mówi. Rozumiesz? Ja pierdzielę, ile ten belek jest. Mogę dać mu 4. O tak, tylko że on zrobi więcej kontraktów niż ja i nie ma kary. Nie ma kary! No teraz już nie będzie robił kontraktu, bo ma pieniądze. A sam no, powiedział... Się. Nie, nie, na minusie. Ma 10 koła na plusie. Ale i tak sam powiedział, że tak będzie robił kontrakty tylko, żeby wyjść na zero, a już jest na plusie, więc kontraktów nie będzie robił. Tak słyszałem, tak powiedział. No, ale kontrakt teraz robi. No tak, no bo go ale 10 koła na plusie. No, tak, no bo go zaczął, jak miał na minusie i nagrywał odcinek z kontraktów. Ale no, będzie prasował pole. Ja mnie robić. Tak, ale... No, takiego, no, jak mam na 55. Zobacz sobie na Escape. No wiem, taki ładny. No, cześć, ja to widziałem wczoraj, jak Kasper ci ładnego zrobił. No, no ładny, sam go rysowałem. Wiem, ty nie umiesz. Ale taki fajny, zakrzywiony, taki prawdziwy. Bo ty swojego narysowałeś. Twojego. Nie każdy ma swojego. Fiflaka. Ja taki artystyczny. A i teraz sobie siejesz, widzę. No, bo sąsiad kierował. No kurzi. To jak ty siałeś ten wiosny rzepak, a przykiełkował łowie znowu, nie? No to było. A nie, już jest rzepak znowu na 167. Tak. A nie, to gdzie jest 167? To, no faktycznie. Co za sąsiad, co? No. Ja musiałem rzepak ten sobie zasiał, a potem znowu rzepak zasiał. No na debil, no. Cyganko w pospolitus. Jo. A, 216 jeszcze do siebie, ale nie chcę się tam jechać. No i... Pierdol się. A co powiedziałem? Ale że ja mam 50 belek? A jakbyś się chciał, to byś to zrobił, a ty już 10k na plusie, ponad 10. No a ja mam minus 17, 18 na minus. No. No, no, ty mi oddać pracę. Kiedyś w oko. W naturze. Tak. Ale że ja zrobiłem te 50 belek? Na 2 tony to ty się dziwisz? No, półtora? Srożne. A że ja mam 30... Że ja mam 33 tysiące? Łatwo. Coś ty kurna znowu sprzedał. Nic. Ja artysta kredyt na maksa wziął, bo coś obalił.
Zetora miał. Ja przecież ja mówiłem, że jedna rzecz mi niepotrzebna i mogę ją sprzedać. Nie wiem, ja nic nie słyszałem, że tak mówił. Ja też. Wczoraj tak mówiłem. No, czyli nie mówiłeś. Czyli tamta i nieprawda. Mówiłem wczoraj o kultywatorze, idioci. Masz rację, mówił. No, nie mówiłem. No i to ty mnie wchuję. No, no właśnie, Michael, co go oszukujesz? Dobra, cię. No i teraz kupujemy zgrabiarkę. Ile to masz mi od odcinka? 5,5. 33,54 sekundy. Rozumiem. No a dalej czeka maszyna, a raptą prasą przyjedzie. Nie. 15 koła w sumie można sobie pozwolić na taki dodatek. Ale kupić to czy wypożyczyć? No ty musisz wiedzieć. A co ty chcesz? Maszynę. Maszynę! Dobra. Dobrze. Ale do Majka i tak będę się jechać na jedną rzecz z przyczepką. Tylko nie wiem, czy takie szerokie im potrzebne. Na warsztat. Ale prasy już jest odnoszone. A warsztacik, to zapraszam, zapraszam. Nie wiem, czy aż tak bardzo mi to potrzebne, bo ma 8,5 metra. A rap już kombinuje. Ja już nie wiem dlaczego, ale on już kombinuje nad tym siewnikiem Horsza 9-metrowym. Nie wiem dlaczego, ale mi się wydaje, że coś kombinuje. 6, a nie 9, idioto. Ja chciałem tego 6-metrowego chodź, ale dobrze. No a, ale byłem blisko. Co? O, you are idiot napisał. Co? O? Przypomnę ci, kto je posłuchał i pisał na nim praktycznie co. A, to do Kubiksa pewnie. Albo do Berlina, bo oni ciągle do niej pisali. U, wydało się. A szczerze, to tak naprawdę są 4 osoby i nie wiem o którą jej chodzi. Nie, no o Kubiksa chodzi, bo zaznaczyła tą odpowiedź. A, dobra. Ja myślałem, że ona oznaczyła twoją odpowiedź. No teraz to mam fajny plac na gospodarstwie, pusty. Mogę sobie bizona wreszcie postawić tam. Ora, ora. Ogólnie, kto mi ustawił nick Kacpiś, to pizda. No ty przecież takie ustawiałeś. Ja miałem Kacpiś, a ktoś mi ustawił Kacpiś. A nie ma, nie ma już tego nicku przecież. No ja mam Kacpiś. Bo się zmieniłem, jakiś wśród mi na Kacpiś ustawił. Dobra, ja nie wierzę, bo tam za tym mam sąsiada. No, a ja dalej czekam, aż raptą prasą przyjedzie. A ja dalej czekam, aż ten chuj mi odda. No coś przyjdziesz. Yes. Ale to nie mogłeś powiedzieć? Mówiłem. Bo ja czekam od 85 minut, a ona stoi na polu. Właśnie. Ale to zadyma sąsiada. O, wiesz, jaka ta przyczepa ciężka? Widzę, że chłop sam ją przeciągnął. A wiesz, jaka ciężka? Ja pierdolę. Czemu ja mogę jej ustawić? Na samą zbierającą? Nie wiem. Asfalt zablokowany. A, teraz ta druga ci się zmieniła na zwykłą. Bo ma tyle rodzajów, że on wygląda jak. Bo tą drugą ci złapało. Serio? No. Nie widzisz? O. To co, aż tutaj łapie to? Jak ty łapią? Gdzieś mi było wtóry. Bo ja patrzę, że nagle ci burty podskoczyły. Nie mogę powiedzieć, jak mam go wkręcić? Ale już odjeżdżam, sam się. Dobra, fiutownico. Arab, jedziesz tu? Fiutownico. Nie, nie jadę. A co? No bo czekam na ciebie. No, ale ja powiedziałem, jak będę. Ja, no to sobie po odcinku zrobisz.
Złapię to? Ten chuju głupi. Podejdź tu bliżej. Michael, Fiucie. No co chcesz? No tepnij się do Dojćwara, Fiucie. Jezus, wiesz, to mi łapie. I mi, no, oddaj mi 5 tam słomy. No dobra, to później ci odda po odcinku. A pijarz, no, później ci tam. Albo ci jedną belkę zrespię po prostu. Ty jak ja robię belki 20? No właśnie, no to co zrób. No ile mam czekać na ciebie? Bo ja nie mam co robić przez ciebie. No ja też. No chodź, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź. Ja też przez Michaela nie mam. Dawaj, chodź, pojedziesz do mnie. Ja chciałem to słomę, umie pozbierać, a Arab nie chce przyjechać. U mnie będziesz belki zbierał. No Arab nie chce przyjechać. A dawaj. No, bo ten świat nie chce wbić, no. No zbieraj tą słomę. Imbecylu, czekaj. Dobrze. No to dobra, kupuję to kici w oko 15 koła, 8,5 metra. Kuk, tak. Sam kupił? Z grabiarka. A. Nie. Czekaj, muszę zadać moje owce. Jak tam? No drzą miapę, bo słyszę. Ale wełnę mam zero. Nie wiem, tak? A miałem przecież. Nie wiem. W lewo czy w prawo? Jak chcesz. Czekaj, zobaczę co w sklepie kupić. Ja. A w zgrabiarkę. Miałeś rację. Dobrze pojechałem, czy nie? No, no. I mnie podglądasz w lecie? No bo szukujesz. No bo mnie prześladujesz. Prześladujesz. Ja to czekam. A, tylko że jak Ara będzie pracował, to moja kasa za belki pójdzie do niego. No i wylando. Będziesz musiał je oddać. Człowieniu. Będę bogaty. Nie. Tak. Ja to tak zrobię, że mi je oddasz. A jak chcesz to zrobić? No, usunę ci save'a. Ja trzyki tym ursusem. Jak nie chcesz mi save'a usunąć? Wejdę do ciebie na gospę i sprzedam ci wszystkie maszyny. Chyba Michaelowi save'a usuniesz jak już. Co mi Mike? Nic mi nie będzie usunął. Ja nie wiem, ja nie rozumiem was. Wejdę do ciebie i ci wszystkie ciągniki sprzedam. No tak, tylko że mam jeden. No właśnie. A to nie wiem, że ma jeden. Pewnie sprzedał. No bo to Arab. No ale za 40 koła tylko. 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 Ja też mógł sprzedać. Ale po co mi ten Zetor, jak on i tak stoi w garażu, bo nim nie jeżdżę, bo niepotrzebny mi jest. Jak na razie to mi dwa są niepotrzebne. Bo ja tylko do czwarem jeżdżę. Ja jeżdżę dwoma. Ja też. A ja... półtora. Półtora? A ja tylko jak te belki wyglądają. A nie wiem. Dobrze. 60 belek, więc będzie robot. Rozumiesz. Czekaj, pewnie autoloda też już kupiłeś? Kto? No ty jak to? Nie stać mnie, bo 30 koła kosztuje. Ty, ale ty czas zatrzymaj, bo jutro słowa zniknie. No coś przecież. A, już smutna robota teraz. Dobrze. Pięknie. No to tu 2 tony są, a nie 20 jak u Araba. A ja. Nie znam hopa. Wcale Arab się nie odzywa. Nadal nie znam. Rozumiem twój ból. One się fajnie układają, tak, nie? A ty tak robisz to? No jak ty chciałeś? No ja tak. W poprzek. Teraz. Nie wiem, mi 4 wejdą na długość. No mi też. To jest to samo, to wiecie to samo. Rozumiesz. Tylko ja bym to szybciej poukładał, tylko.
Ale cisza. No. Arab się nie odzywa, to cicho jest. Ja dalej czekam, aż ten Arab do mnie przyjedzie spasować. Tak, zanim on tu zgrabi swoje pole, to przyjedzie później do ciebie. O, to już będzie po 20. No, bo to są się tara. On po nocy tylko robi. Ale perfekt. Rozumiem. Pozdrawiam, Whipping. Ale perfekto te cztery wchodzą. No. A ja pozdrawiam, Whipping. Bo ja pojechałem, a belki zostały za przyczepą, nie? No i tak. A później jakimś dziwnym, magicznym trafem się tepły na przyczepę. No, bracia Grimm normalnie tu byli i układali. Powiem ci tak, 2 tony łapać w łapę? A ciekawe, jak Arab będzie zbierał 20 ton. On być, nie wiem, on znajdzie tak pieniądze, że on sobie auto loda kupi. Jo, jeszcze opierdzieli pół gospodarstwa. No, bo mu niepotrzebne. Silosowali, bo mu niepotrzebne. No właśnie, te silosy na kieszonkę może sprzedać. Właśnie. Po co byś mu gadał? No. Nie opłaca się. 6,5 tysiąca. Nie opłaca się. Ja ci coś powiedział, ale nie będę tego mówił. Bo w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Brzmi jak to. Ja też zapomniałem. Jak tam Michael dojdzie? Ja już mam pierwszy. No, ja już mam ładnie poukładane. W miarę. O właśnie, jak to jest, są Araba belki niby, to ciekawe. A nie, to nie są Araba. To są moje belki. Bo przecież bym nie miał dostępu, bo... 4 na godzinę, łatwo. Ora. Kurde, no nie mogę robić przy tej słomie. Ja tu łapię, a belka idzie w drugą stronę. Tylko ty ich na skupie nie sprzedawaj, tylko je odłóż obok. Ja je wszystkie sprzedam. Bo pieniądze ze słomem pójdą do ciebie. O, to dobrze. No, myślę, że nie. Jakie gówno! Widzisz, ile to masz pieniędzy, a ile ja? No ja mam mało. Cztery, weź to sprzedaj i się podziel. No ty, z tobą, ja? No, bo mało mam. Ty masz mało, no. Nie powiem, kto przez pół serii kurde na mince jest cały czas. No, ty. No. Ale zimą znowu będę na mince. A nie powiem co, że ja będę się sprzedawał pszenicę i rzepak, więc no. Bardzo mocno. No ale no mówię, że ty jesteś Arab. Ja nie mogę chodzić nawet koło tych belek, bo mnie cofa. Nie, ten się skejtem bawi, bo mnie cofa. No debil. Czytujesz. No ta belka u góry to idealnie leży. U ciebie czy u mnie? Nie no, zawalę ci konga w łeb zaraz. Spoko. Przyda się. Jo. No jak mam 20 pingu, a mnie cofa co chwilę przez tego fiuta. A to też, mój błąd, że masz... Mnie też cofa. A ty masz ping, a czy nie masz pingu? No mam cały czas 28. A moja wina, że cały czas klika się skate'a? Skate'a? Przez to mały ping.
A jakbym jeszcze wiedział, co to jest Skate. Skate? Twoja siostra. Może i tak. Demon? No nie, no, o, masz szczęście. Ja nie wiem, o co nam chodzi. No bo. No to słowo masz szczęście, że się nie obalił ten zestaw. Zakliknij L. Mam. Ja ręcznie zapinam. Ja ręcznie zapinałem pasy. I musiałem R kliknąć, a nie L. Nie, trochę będzie jazdy pod tą wstrząsłą pod te góry. Chyba, że Arap umie będzie dziesiątki prasował to. Albo 20, nie wiem, co tam Arap będzie prasował. Dwójki, dobrze. Łeb cię boli. Półtora? Już nie? U Michaela są dwójki. To ja nie wiedziałem, że będzie aż tyle. Ale ty będziesz ręcznie bardzo mocno zbierać, to ja ci dwójki specjalnie zrobię. I kółku. A ty niby czym będziesz zbierał? Arabie. Czy myślisz, że on sobie nie kupi jakieś przyczepy? Przecież jestem taki burzuj ze autologa, który za 30 koła. Który był zbanowany, ale tak, Arab no. Kupi. Ale to... Ale przez Kaspra tylko. A to może. Wy inaczej grać nie umiecie tylko bez autoloadów. Tak, no dlatego ja używam autoloada teraz, no. No artysta no, bez autoloada grać nie umie. A to artysta. To mów, że artysta, nie my, wy, znaczy. No jak powiedziałem, że nie ma autoloada, to kto się da na początku? Autoloadem szybciej. Ja to zrobię z autoloadem szybciej, a później roboty nie będę miał. No właśnie. Tak, bardzo. No. No. Teraz artysta, cały artysta. No. Ty już jesteś na tym skupie? Nie. To ich nie sprzedawać. Bo ja nie wiadomo, jaka cena jest jeszcze. No nie, to kurwa. Człowieku, ja żądam przez ciebie, ja 60 na godzinę. Ja nie wiem, co jest. A ja 4 ze zgrabiarką, a jechałem 15. Dobrze. O. No, artysta się wnerwił za autoloada. U artysty. To jest wiertarka. Tak. Zadzwoniłem do twojego sąsiada, żeby się wiertarek włączył. Ja się nic nie da zrobić, taka reakcja. Kozacko, że dostałem laga i jestem na 170. Jest? To nie wiem, na pewno to muszę zacząć. Jak nie dojadę, to resetuję save. Ja pierdolę, Kasper, idioto. To u ciebie jest. Ja nawet belki nie mogę złapać. Idę stąd, bo nawet belki nie mogę złapać. Dobra, to kończymy odcinek, taką pół godziny. A nie, Kasper, ile to masz odcinka? 24, no to wystarczy. Wystarczy? A, ale to perfekcyjnie poukładane, widzę. Chłopie. Szczególnie ta jedna u góry. Ja no. Oj, spada tubelka. Spadła. O! Nie, tubelka spadła. Co za... Dobrze. Dobrze. To kończy odcinek. Na razie trzymaj się, 6.